Czołem ekipa, tu Pęczard. Witam was w kolejnym odcinku i plan na dziś jest taki, że przedstawię wam swoją listę top 5 ulubionych gier na Pegasusa, czy tam na NES-a, wszystko jedno w sumie. I teraz większość. Ale jak to tylko 5? Pegasus kultowy sprzęt, a ten ma tylko 5 ulubionych tytułów? Jak to możliwe? Ano tak to możliwe, że Pegasusa nigdy nie posiadałem w tamtych latach. Miałem już Amigę 500. Ale mam swoje ulubione gry na Pegasusa. Pierdzielić logikę, no nie? No nie, bo Pegasusa posiadał mój koleś ze szkolnej ławy z podstawówki. Zatem siłą rzeczy grałem u niego w parę gierek i coś tam widziałem. Głównie ze składanki 168 w jednej. No ale nie tylko. A jako, że Pegasa nie miałem, no to siłą rzeczy masy gier po prostu poznać nie mogłem. Więc pola do popisu, no jakoś za bardzo po prostu nie mam. Ale z kumplem na jego Pegasusie cioraliśmy sporo, a więc myślę 5 tytułów da radę tutaj znaleźć. I to będzie właśnie ta piątka moich ulubionych siłą rzeczy, głównie takich na dwóch graczy. Oj, to ma sens i na pewno nikogo tą swoją piąteczką nie zaskoczę. No ale top 5 to top 5, no nie? Poza tym mam nadzieję, że w komentarzach pod tym filmem podacie swoją listę top 5 ulubionych gier. Do czego oczywiście serdecznie was zachęcam. I wiem, że dla posiadacza Pegasa w latach 90. będzie to nie lada wyzwanie. A tymczasem przechodzimy do mojej piąteczki. Bynajmniej nie złotej, chociaż kto wie. Zapraszam. Kontra i to w sumie już, nie ma co dodawać, prawda? Kontrę zna doskonale chyba każdy, większość myślę, że grała, a sporo graczy, w tym też i ja, gra do dziś i nadal bawi się dobrze. Tak, bo są gry, które pomimo tego, że się starzeją, nie za bardzo chcą się zestarzeć, taka prawda. No ale do rzeczy. Kontra, znana w Europie jako Gryzor na automatach lub Probotector w wersji NES, to kultowy dwuosobowy shooterek od Konami, który ujrzał światło dzienne w 1987 roku. Tak? To już 36 lat temu. Leci jak złe. Pierwotnie ukazał się na maszynę arcade, ale już rok później został przekonwertowany na topową w tamtych czasach konsolę do gier, czyli NES-a, na której to konsoli otrzymał miano najlepiej sprzedającej się gry. Oprócz tego gra dzierży również inny tytuł, ale o tym za moment. Wcielamy się w niej w jednego z dwóch komandosów i w zależności od regionu Bill i Lance w Japonii, Mad Dog i Scorpion w USA, natomiast w wersji europejskiej, no to po prostu są roboty. Zadanie naszych bohaterów również różni się w wersji od regionu. W wersji japońskiej i europejskiej, która na niej bazuje, naszym zadaniem jest infiltrowanie bazy głównej grupy terrorystycznej Red Falcon, mieszczącej się na wyspie Galuga, gdzieś niedaleko Nowej Zelandii. Grupa ta, jak donosi wywiad, weszła w komitywę z obcymi dokonującymi inwazji na naszą planetę. Zatem naszym głównym zadaniem jest dotarcie do serca, i to dosłownie serca bazy, i zniszczenie w zarodku całej hordy obcych, kładąc przy okazji kres istnieniu grupy Red Falcon. W wersji na rynek amerykański akcja dzieje się w Ameryce Środkowej, a Red Falcon to nazwa głównego bossa kosmitów, którego bohaterowie mają unicestwić. Przed naszym komandosem, lub komandosami w przypadku najczęściej wybieranego trybu dla dwóch graczy, 8, co też zależy od platformy, bo na przykład wersja na MSX2 ma ich aż 19, naprawdę trudnych do pokonania etapów dziejących się w różnych okolicznościach przyrody. Bo albo będzie to dżungla, albo wodospad w górę, którego dzielnie musimy się piąć, albo naszpikowana pułapkami fabryka, czy też jaskinia obcych. Przyjdzie nam też pokonywać labirynty bazy, której fragmenty musimy sukcesywnie niszczyć, aby w końcu dojść do celu. Oczywiście każdy etap kończy się walką z dużym, charakterystycznym bossem, których każdy doskonale pamięta do dziś. Tak samo jak końcowego. I to tyle, jeżeli chodzi o kwestię tego serca bazy, do którego musimy dotrzeć. W grze mamy oczywiście dodatkowe power-upy ułatwiające nam życie. Czy to chwilowa nietykalność, czy to lepsze, bardzo urozmaicone pod względem rażenia bronie. W tej grze dosłownie wszystko jest. Gra dziś nadal jest świetnym tytułem, do którego bardzo miło się wraca. Jak wspomniałem, na początku dzierży jeszcze jeden tytuł obok najlepiej sprzedającej się gry na konsolę NES. Otóż, portal IGN wpisał ją na listę gier o najwyższym poziomie trudności. Nie bez powodu, chyba przyznacie. Super Mario Bros.
No to tutaj to już w ogóle nie ma co opowiadać, bo już samo wypowiedzenie słów Super Mario powoduje, że dosłownie każdy, ale to każdy gracz wie, o co biega. No ale żeby Wikipedii stało się zadość, tak w skrócie. Super Mario Bros. To bardzo typowy platformerek z widokiem z boku na jednego lub dwóch graczy, który w 1985 roku ukazał się na rynku dzięki Nintendo. Wcielamy się w niej w postać włoskiego, wąsatego hydraulika Mario, a w przypadku gry na dwóch graczy również w jego młodszego brata Luigi'ego. Zadaniem braci jest uwolnienie księżniczki Peach, czyli brzoskwinka, nie wyobrażaj sobie tam za wiele, porwanej przez głównego złola Bowsera i przetrzymywanej gdzieś w którymś tam zamku w krainie zwanej Mushroom Kingdom. Zatem Marian w pojedynkę lub na zmianę z Bracholem musi pokonać całą masę etapów, stawić czoła niezliczonym zastępom sługusów Bowsera, biegać, skakać, latać, pływać w tańcu, w ruchu, a nie, to nie ta historia, sorry. No w każdym razie przebyć kawał drogi i zwiedzić w trakcie trwania owej drogi nie jeden zamek tylko po to, żeby dowiedzieć się, że księżniczka jest w innym zamku i w końcu dojść do tego jednego zamku i uwolnić księżniczkę i będzie fajnie chyba. Żeby ułatwić sobie dotarcie do celu, Marian może znaleźć muchomorka w kolorze czerwonym, którego spożycie powiększy go, uodporni na jedne dotknięcie przeciwnika oraz umożliwi rozbijanie z basi ceglanych murków. Zeżarcie muchomorka w kolorze zielonym doda mu jedno życie i mówcie co chcecie, może się nie znam. Ale Marian ewidentnie nadużywa grzybków. Takie tripy, panie, no to trzeba, oj trzeba treningu. No trudno, w każdym razie Maryś może skakać na głowy przeciwników, żeby ich unicestwiać, ale dla równowagi, jak Marian na grzybach znajdzie ognisty kwiatek, to może strzelać kulkami ognia. A jak ostro poleci z tematem, to może znaleźć pnącze, po którym wejdzie na chmurki i będzie sobie wesoło zbierał monetki. No to może ja już nie będę tego komentował. Battle City, czyli tanki, bo coś mi świta, że na składance 168 w jednym grata nosiła nazwę Tank 1990, ale mogę się mylić. W każdym razie to kolejny, znany każdemu posiadaczowi Pegasusa jedno lub dwuosobowy shooterek, czy tam nawet gra zręcznościowa z widokiem z góry wydana w 1985 roku przez Namco na Famicoma. Tak na pierwszy rzut oka, to taka klasyka, jakich wiele od Namco w tamtych latach, daje Pac-Manem tak na kilometr. No ale tym razem przejmujemy kontrolę nad małym żółtym czołgiem, żółtym jak Pac-Man, no nie? A naszym zadaniem jest obrona bazy, bo tak nazywaliśmy orzełka widocznego u dołu ekranu przed całą eskadrą wrogich tanków. Zatem śmigamy po prostu po całej zabudowanej murami planszy i staramy się ustrzelić wszystkie wrogie maszyny. Ich liczba jest ograniczona i widoczna po prawej stronie ekranu. Po ustrzeleniu wrogiego czołgu na jego miejsce wjeżdża kolejny i tak do wyczerpania magazynów. Wrogowie oczywiście są zróżnicowani. Jeden pada po strzale, inny przyjmuje ich więcej. Są też takie zdecydowanie szybsze jak w prawdziwych realiach konfliktowych, wiadomo. Żeby ułatwić nam zadanie, podczas walki dostajemy power-upy, zatem możemy zatrzymać czas, możemy obudować orzełka niezniszczalnym murem, możemy zwiększyć siłę rażenia swojej amunicji. Plansza zbudowana jest przeważnie z murków ceglanych, przez które możemy przebić się siłą ognia, ale napotkamy też takie, ja to nazywałem stalowe zapory, których nie sforsujemy. Te należy rzecz jasna omijać. Odnajdziemy też krzewy, przez które normalnie przejeżdżamy, czy też rzeki, kolejna przeszkoda nie do pokonania. Awans do kolejnego etapu zapewnia zniszczenie wszystkich wrogich maszyn. Koniec gry następuje natomiast w momencie, gdy stracimy wszystkie życia lub też wróg ustrzeli nam orzełka, czyli zniszczy bazę. Plansz jest podobno setka, z tym, że powtarzają się oferując innych, silniejszych wrogów. Nie muszę chyba dodawać, chociaż dodam, że prawdziwa frajda z tej gry płynie dopiero w trybie dla dwóch graczy i właśnie tak powinno się w nią grać. Gra solo to taka proteza dobrej zabawy. No i w sumie to tyle. Battletoads Double Dragon The Ultimate Team. I tutaj to już mamy konkretnego rzeźnika, jeżeli chodzi o chodzone mordoklepy na jedyny słuszny tryb, czyli na dwóch graczy, bo inaczej grać w ropuchy to po prostu nie wypada i nie przystoi nawet. No w każdym razie mamy tutaj grę z gatunku beat'em up na jednego lub dwóch graczy, za stworzenie której odpowiada Rare. Gra ujrzała światło dzienne w wersji na konsolę NES dzięki Trade West, co miało miejsce w 1993 roku. W późniejszym okresie doczekała się konwersji na 16-bitowe maszyny od Sega oraz Nintendo, plus na Game Boy, ale tutaj fanem no nie jestem za bardzo.
Gra, jak sam tytuł wskazuje, jest swoistym crossoverem dwóch światów, ponieważ bohaterami są trzy ropuchy, ale też bracia Billy i Jimmy znani z serii Double Dragon. Zatem w grze możemy tłuc wrogów w drużynach mieszanych, złożonych z ropuch, po raz pierwszy do wyboru jednej z trzech dla każdego z graczy, oraz jednego lub z dwóch, jak ktoś woli, braci Lee. A jeżeli ktoś lubi grać solo, to może sobie grać kim tam chce, jego sprawa, co nie. No trudno, w każdym razie celem w grze jest dobranie się do skóry głównej złej ciemnej królowej, z angielskiego Dark Queen, więc proszę się nie czepiać, która w pierwszej części gry ciśnie przed ropuchami wroty w kosmos. Teraz powraca swoim wielkim kosmicznym statkiem zwanym Colossus oraz nowymi planami na zdominowanie galaktyki. Naszym bohaterom nie pozostaje nic innego jak dobrać się jej ponownie do... no tam gdzie się dobiera królowej i pogonienie jej kocura raz na zawsze, ostatecznie i w ogóle w cholerę. Żeby tego dokonać, nasza wesoła drużyna musi pokonać aż 7 zróżnicowanych pod dosłownie każdym względem etapów. Bo albo idziemy w prawo i tłuczemy, albo w lewo i tłuczemy, albo w dół i tłuczemy, albo tłuczemy na swoich tych takich skuterach, albo tłuczemy małym statkiem kosmicznym w inne statki kosmiczne, do tego tłuczemy bardzo zróżnicowanych przeciwników oraz charakterystycznych bossów, no generalnie tłuczemy dużo, w różnych okolicznościach przyrody, na różny sposób, odpowiedni dla danego bohatera. Dosłownie cud, miód i orzeszki. Dosłownie, bo każdy, kto grał w tą grę, wie doskonale, że radocha wylewa się z ekranu szerokim strumieniem i nie pozwala odejść od konsoli. Gra jest też cholernie wręcz trudna, ale to tylko zwiększa ochotę na ponawianie prób po każdym wpierdzielu, których w tej grze zgarniemy naprawdę sporo. Ale nic to, nie ma nic przyjemniejszego od sprzedania wielkiego buta w zat jakiegoś przerośniętego bolusia. Mike Tyson z Punch-Out. No dobra, powiem wprost, nie cierpię gier sportowych, o czym może już wiesz. Nieważne, czy to rzut oszczepem, hokej, tenis, czy piłka nożna. Sport w formie gry komputerowej to jakieś nieporozumienie, a że boks to też sport, no to kwalifikuje się do kategorii nie cierpię, z małym wyjątkiem. Mike Tyson z Punch-Out to boks właśnie, z tym, że w stricte arkadowym wydaniu, bez zbytniego silenia się na technikalia, strategię, badanie statystyk, czy durne treningi polegające na machaniu gajgą. Po prostu typowo zręcznościowe podejście do tematu z koniecznością kucia na pamięć zachowań przeciwników. Ot cała filozofia. Gra ujrzała światło dzienne w 1984 roku na maszynach arcade pod tytułem Punch-Out i Super Punch-Out, natomiast omawiana dziś wersja na konsolę NES pojawiła się dzięki Nintendo w 1987 roku z dopiskiem w tytule, gdyż gościnnym występem Mike'a Tysona w roli obrońcy tytułu Mistrza Świata. W tej jednoosobowej grze przejmujemy kontrolę nad młodym bokserem o imieniu Little Mac, który na pierwszy rzut oka wygląda na szczawika, a strach w jego oczach potęguje tylko to wrażenie. Generalnie jakby się uprzeć, to gość wygląda trochę jak Rocky w filmie Rocky, pewnie nieprzypadkowo. Jego trener nie wygląda ino jak ten z filmu, ale to mało ważne w sumie. Ale za to sędzia wygląda jak ktoś znany, tylko skąd? No nieważne. Zatem nasz adept boksu przystępuje do walki o tytuł Mistrza Świata, bo tak to wygląda w boksie chyba. A jego przeciwnicy? No cóż, trzeba powiedzieć, że Nintendo zawsze potrafiło tworzyć charakterystyczne postaci w grach. Te z Punch-Out załapały się na ten trend, bo zobaczcie, taki Glass Joe. Pierwszy szczaw w grze, widać, że gość nie wie co robi, rusza się jak... no, większość czasu się nie rusza, tylko przyjmuje buły na twarz. Mistrz blokowania pyskiem, z którym wstyd przegrać. Niby nic, ale postać ta zapada w pamięć. Wygląda jak gwiazda filmów Triple X z lat 80., a nie jak bokser. Mistrzostwo świata. Reszta przeciwników trzyma podobny poziom, każdy posiada cechy charakterystyczne dla państwa, z którego pochodzi, każdy ma unikalny zestaw ciosów specjalnych i zachowań podczas walki. Tak naprawdę, na każdego przeciwnika trzeba obrać odpowiednią taktykę, która w praktyce ogranicza się do rozpoznania wyprowadzanego ciosu, robienia uników, blokowania i kontrataków w odpowiednim momencie. Należy dodać, że przeciwników w sumie mamy tutaj aż 14, jest więc z kim się prać. Oczywiście mamy tutaj podstawowe zasady obowiązujące w boksie. Możemy wygrać na punkty, możemy posłać przeciwnika na dechy, czyli knockout, lub trzykrotnie posłać na dechy, czyli techniczny knockout. Podczas walki nasz bohater traci siły, co obrazowane jest cyferką obok ikonki serca. Liczba spada podczas blokowania albo posyłania ciosów w powietrze. Gdy spadnie do zera, nasz bokser przestaje atakować, skupiając się jedynie na unikaniu ciosów, co przeciwnik skrupulatnie wykorzystuje. Generalnie gra, jeżeli chodzi o boks w formie gry, to mistrzostwo świata, może dlatego, że w typowo zręcznościowym wydaniu właśnie, a może przez te charakterystyczne jajcarskie postaci, a może przez tego znanego skądinąd sędziego. Nie wiadomo, wiem tylko, że gra się w nią wyśmienicie.
No dobra, dotarliśmy zatem do końca mojej topowej piony na NES-a. Czytam Pegasusa, wszystko jedno, ponownie. I jak już wspomniałem wcześniej, na pewno pojawią się wpisy w stylu: a gdzie ten tytuł? A gdzie tamten tytuł? A dlaczego tak, a nie inaczej? Zatem prośba do was, taka swoista próba sił. Wybierz, drogi widzu, ze swojej listy ulubionych gier na NES-a tą piątkę i wypisz je wszystkie w komentarzu pod tym filmem. I zobacz, jak łatwym zadaniem jest wybór pary dobrych gier z całego ogromu dobrych gier. Powodzenia. Bo słuchajcie, ja doskonale wiem, że świetnych gier jest naprawdę cała masa. Jakichś platformerów, jakichś shooterów, jakichś megamanów, jakichś DuckTalesów, jakichś Castlevaniów. No po prostu masa. Ale wybrać tylko 5 gier z całej tej masy, no to jest wyzwanie. A ja wyzwania lubię i to bardzo. A w tym odcinku to by było na tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie, łapka, komentarz, topowa piąteczka z waszej strony, udostępnienie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Spęczart i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.